Dobrze w środku zobaczył wycofującego się z linii ataku Żurawskiego, Szymkowiak, Mauro Cantoro. Wisła prowadzi 1-0. Argentyńczyk znakomicie uderzył z dystansu. Cała akcja Wisły zasługiwała na oklaski trenera Henryka Kasperczaka. Cieszył się sektor zajmowany przez kibiców Białej Gwiazdy. Maciej Żurawski wyszedł z linii ataku, stworzył tym samym miejsce dwóm środkowym pomocnikom do tego, by mogli rozegrać taką właśnie akcję. No wydawało się, że miał już piłkę na ręku. Żadnych zmian. Ta druga część meczu rozpoczęła się podobnie jak pierwsza, od ataków Wisły. Dośrodkowanie z prawej strony boiska, niedokładnie wybija piłkę Jerzy Wojnecki, dopada do niej Maciej Żurawski i bardzo sprytnie z woleja podwyższa na 2-0. 52. minuta meczu. Arkadiusz Malarz jest zdegustowany zachowaniem swojego kryjącego obrońcy. Jerzy Wojnecki chciał chyba opanować piłkę w polu karnym, za tym drugim razem doskoczył do niego Damian Gorawski i to zadecydowało...